poprzedniej rozmowie dodawałyśmy i odejmowałyśmy wielomiany i to było bardzo proste. A teraz spróbujmy pomnożyć dwa wielomiany. Weź napisz wielomian f od x równa się x do trzeciej plus 2x minus 1 i drugi wielomian g od x równe x do czwartej plus 3. I zobacz, co to jest f od x razy g od x. No to trzeba pomnożyć jedno przez drugie. Tak jest. Może najpierw zapiszesz. No dobrze, to piszę x do trzeciej razy... Nie. Napisz cały wielomian f od x, proszę. Aha, bo chciałam od razu sobie jakieś mnożenie robić. Dobrze, to piszemy plus 2 x minus 1 nawiasie razy. I razy x do czwartej, ojej, czwarta miała być, nie, czwarta potęga, dodać 3 i też w nawiasie. Tak. No i teraz jedno wyrażenie mnożymy przez drugie wyrażenie. Jedno wyrażenie, to znaczy to co? Przez każdą z tych... Każdą z tych, oczywiście. Liczb tutaj. Nie liczb, tylko wyrażeń. Wyrażeń, dobrze. No to x do trzeciej razy x do czwartej. Tak. Dodać 2x razy x do czwartej. To jest czwarta. I odjąć x do czwartej. Tak. To jest jedno. A teraz przez 3 pomnożymy. Tylko tutaj co ja mam zrobić? Mnożyć przez 3. Ale to razy? Plus. Nie, plus. Plus. A, bo tu jest plus. Tu jest plus. Dobrze. X, 3x do trzeciej. Źle narysowałam. X do trzeciej dodać 6x i tu odjąć 3. No tak, i teraz trzeba zrobić redukcję wyrazów podobnych. No i mamy... uporządkować potęgi. No to tak, tu mamy do czwartej, tu mamy do czwartej. O, nie. X do trzeciej razy x do czwartej. Najpierw masz. No mam x do trzeciej. Aha, że to razem trzeba pomnożyć. No to tutaj zacznę pisać. To mam x do siódmej. Tak. Dodać 2 razy x do czwartej to będzie 2x do piątej. Tak. 2x do piątej. Odjąć x do czwartej. I dodać 3x do trzeciej i dodać 6x i minus 3. No proste, prawda? Opa. To teraz jeszcze jeden przykład. Niech będzie h od x równa się 2x do piątej minus 3x kwadrat plus 1 i drugi wielomian k od x równa się minus x kwadrat plus 2x i pomnóż h od x razy k od x. No to przepisuję. Tak. 2x do piątej minus 3x do kwadratu plus 1 i to jest jeden nawias, drugi nawias to jest minus x kwadrat dodać 2x i zamykam nawias i teraz mnożę wszystko przez wszystko, czyli tak, no chyba mi się tu nie zmieści, to może tu zacznę, 2x do piątej razy minus x kwadrat, to będzie tak, 2
x do trzeciej. Dlaczego x do trzeciej? A gdzie jest minus? No. Gdzie jest minus? Tu jest minus. Przed x-em, prawda? Czyli tak jakby tam stał minus 1. I musisz go pomnożyć. No przez to. Czyli będzie jaki współczynnik? To będzie minus 2. Minus 2. I x do piątej razy x kwadrat. To x do siódmej. No tak. Dobrze. I teraz 2, 3x kwadrat mnożę to razy to. Proszę. No to będzie minus, minus to plus. Tak. 4x kwadrat. Dlaczego 4? Nie. 2. Dlaczego 2? A mnożę. Po 3x do czwartej. Tak jest, plus 3x do czwartej. I teraz mnożę. Nie, to już mnożyłam, to mnożyłam, czyli to razy to. Czyli mam minus x kwadrat. Tak? Tak. I teraz dalej mnożę, dodaję i mnożę sobie to razy to, czyli będę miała 4x do szóstej. Tak. I dalej mnożę minus 3x kwadrat razy 2x. To będzie minus 6 x do trzeciej. Tak. I następnie mnożę to razy to. Ojej, pomazałam, ale nie szkodzi. Czyli będzie plus 2x. Tak. I teraz proszę uporządkuj to, bo to nie jest uporządkowany wielomian. A uporządkować to znaczy uporządkować względem, wysokości potęg. Tak. Potęg. No to zaczynamy od minus 2x do siódmej, dodać 4x do szóstej, odjąć, nie dodać, 3x do czwartej i odjąć x kwadrat i dodać 2x. To teraz policz liczbę wyrazów, które masz w ostatnim... Liczbę wyrazów. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I policz liczbę wyrazów wyżej, piętro wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To co, gdzieś mi się zgubiły. Coś ci się zgubiło. Zobacz, na jakie są potęgi. No siódma to jest to samo, szósta to jest to samo, czwarta. Tu mam kwadrat. Ach, tu mi się zgubiło. Tak. No dobra, to muszę sobie zrobić teraz miejsce, bo to powinno być tak. No, czyli to wyrzucam i przepisuję minus 6x do trzeciej plus 3x do... Nie, źle. Teraz w kwadracie musi być. Właśnie, a tam się znowu tutaj pomyliło. 2x... Nie, x kwadrat. Minus x kwadrat. Minus x kwadrat i dodać 2x. Więc przy mnożeniu wielomianów zawsze problemem jest dużym, żeby się nie pomylić. I rzeczywiście każde wyrażenie przez każde pomnożyć. Wszystko właśnie mnożyć kolejno. Tak, zachować tego jest jakąś kolejność. Dużo. Są różne kolejności, każdy może wybrać inną, ale trzeba się jej trzymać zdecydowanie. I potem uporządkować. A teraz malutki taki przykład na samym końcu. Niech będzie znowu f od x równa się x do ósmej minus 4 i g od x równa się x plus 1. X do trzeciej plus 1. Czy potrafisz bez mnożenia powiedzieć, jakiego stopnia będzie wielomian zbudowany jako iloczyn f od x razy g od x?
jakiego stopnia? Jakiego stopnia będzie? Tu mam ósmy stopień, tu mam trzeci, to jak pomnożę jedno przez drugie, to będę miała jedenasty stopień. Tak. To czy możesz powiedzieć, jakąś tak uogólnić to, jaki będzie stopień iloczynu, wielomianu będącego iloczynem dwóch wielomianów? To będzie suma najwyższych potęg wielomianu. Tak. Potęga wielomianu będzie w potędze będącej sumą najwyższych potęg wielomianu. I to jest najistotniejsze w mnożeniu wielomianów.